Wójt Stanisław Rokosz pod koniec sierpnia bieżącego roku obchodził 25-lecie sprawowania funkcji wójta gminy Dębica. O tym okrągłym jubileuszu przypomnieli mu pracownicy Urzędu Gminy. Nie mówię w wymiarze efektów materialnych, bo to ocenia społeczeństwo, ale przede wszystkim to jest taki zawód społeczny jak żaden inny, że z tyloma ludźmi można było się spotkać. Niestety jednych już nie ma, drudzy są i wspólnie po prostu podejmujemy te działania. Wójt przypomina, że w zasadzie gminą rządzi od 35 lat, bo wcześniej jako naczelnik gminy. Reasumując, po prostu myślę, że to nie był stracony czas dla gminy Dębica i właśnie chciałbym w tym miejscu podziękować tym wszystkim, z którym po prostu dane mi było opracować i na dzisiaj. I ja myślę, że jeszcze jest jak zawsze w życiu po prostu coś do zrobienia. Ta największa gmina w powiecie dębickim mocno się rozwinęła pod względem społecznym i gospodarczym. Budowane wciąż są nowe inwestycje, oddawane żłobki i przedszkola. W Zawadzie i Pustkowie Strachowie są dwie strefy ekonomiczne, gdzie wciąż powstają nowe przedsiębiorstwa i zapewniają miejsca pracy dla mieszkańców gminy. Rozwinęła się infrastruktura drogowa i kanalizacyjna. Jednak największym osiągnięciem wójta Stanisława Rokosza jest reaktywowanie przedwojennego uzdrowiska Latoszyn, które jest wciąż unowocześniane. Kolejne atrakcyjne inwestycje, basen siarczkowy oraz park zdrojowy przyciągają sporą liczbę turystów.